proszę Państwa, dzisiaj jest ten dzień, kiedy jest 21 dni do świąt i dzisiaj akurat pada, więc się śpieszę do samochodu. Otwiera się. Kolego, pytrę Was, żebyście nie byli tacy mokrzy. Chyba jest ok. Dzień dobry Wam wszystkim. Czwartek. Czwartują. Wypadło mi jabłko. Mam jabłko, mam nawet drugie jabłko. To moje śniadanie z rana. Lecimy najpierw dzisiaj po Oskara. Oskar jest zabierany przeze mnie dzisiaj pierwszy. Jedziemy po Karola. I wtedy zajedziemy do tej naszej babuli, która nam robi kanapki i ciastka i kawę, bo wczoraj na koniec dnia już nie chciałem się śpieszyć z położeniem silikonu, tylko tyle zostało, więc aby ta jakość była utrzymana taką, na taką jaką ja chcę, 4 po. Stwierdziłem, że nie będziemy pośpieszać, żeby tylko skończyć, więc mówię, wpadnę na pół godziny, może trochę dłużej i zrobię silikony po prostu z samego rana, żebym miał inną energię, inne światło. I brat, wiecie, jakbym coś zauważył, może nie wiem, trzeba coś tam dotknąć, czy potaczować, to też dobrze na drugi dzień, a nie na siłę coś kończy się, ja tak nie lubię po prostu, więc wolę przyjechać jeszcze raz. Tyle w temacie babuni. 21 dni do świąt, proszę Państwa. Odliczamy dalej. Po babuni jedziemy do restauracji i tam w trójkę będziemy działać. Chłopacy będą lepić dalej panele, a ja w międzyczasie może już zaplanuję całą hydraulikę, nie wiem. Zobaczymy, co tam będę mógł, to będę mógł. Na pewno się czymś muszę zająć, więc siedzieć nie będę. I trzeba będzie jakoś pospinać tą resztę, nie wiem. Mi się wydaje, że chyba zaplanuję hydraulikę, więc będę musiał jakieś tam na bieżąco rurki kupić. Zastanawiam, czy robić to w kopie, czy robić to w plastiku. I coraz bliżej mi do plastiku, z tego względu, że gdyby ktoś coś tam kopnął w tej restauracji pod zlewem, bo oni tam ciągle coś przesuwają, to ten plastik jest bardzo łatwo wymienić. Ur, bo prawie zapomniałem, że po Oskara najpierw jadę. Gadam, że jadę, a nie jadę. Więc zastanawiam się, czy nie zrobić to po prostu na Speedficie. Jakby się coś działo, to zawsze można szybko ciach to wyłączyć, rozłączyć, przełączyć, wymienić złączkę i tak dalej. A jeżeli chodzi o kopę, to niestety trzeba ciąć, podgrzewać. Nawet jakby była woda w systemie, no to trzeba to spuścić. Na plastiku dużo szybciej, łatwiej, szybciej, wiecie, można coś naprawić. A w takiej restauracji też zależy wszystko. Wszystko zależy, co ja mówię. Wszystko chodzi o czas, więc jak będą gdzieś tam w ciągu dnia, będzie busy i nagle coś by się, nie daj Boże, wydarzyło, to są w stanie naprawić sobie to na momencie, nie? Where is Oscar? Chyba w domu jest. W sumie to dobrze nawet, bo pada. Po co miałby tutaj stać? Dobra. Ciemno. Czekamy na Oskara. Jest. Otwierają się drzwi. Wychodzi mistrzu Oskar. Zaraz będzie w środku. Czekajcie. Woda mi uciekła. Wczoraj byłem na siłowni. Jestem nakręcony. Zrobiłem sobie ławkę. Godzinę na tej ławce spędziłem, no super po prostu. Powiem Wam, czuję się jak takie małe dziecko, które pojechało na nowy plac zabaw z rodzicami i tam były huśtawki i zjeżdżalnie. Także dla mnie siłownia to jest takie właśnie miejsce. Mam zamiar poodwiedzać trochę siłowni do świąt. Zostałem, rozmawiałem z takim człowiekiem, który dobrze wygląda, ma dobre wyniki. W tamtym roku osiągnął bardzo dużo jako kulturysta.
i umawiałem się z nim na jego siłownię. Zobaczymy, może w tym tygodniu się nie uda, ale w następnym tygodniu postaram się z nim skontaktować. Siema. Dzień dobry. Dzień dobry, przywitaj się. Dobra, lecimy po Karola. Przekażę Karolowi odpowiedź. Na razie. O, ale mamy Karola już. Karol właśnie wszedł na pakę i szuka oleju. Gdzieś go tam przestawił dalej. A mi się kontrolka zapaliła, więc warto by było dolać trochę tego. Ja myślę, że samochód jeszcze trochę pożyje, jak będziemy o niego dbać, chociaż trochę. Chociaż trochę. Zaraz będziemy mieli olej. Na pałę oczywiście już dolewam, bo on i tak go wypala i tak. Zaraz będziemy mieli wlane. Teraz na rozgrzanym silniku to nawet ciężko było sprawdzić, ile brakuje. Ale moja córka odkryła, że jest tu menzurka. Gdzieś. Gdzie to było? A, jest, tu. Tu jest ta kreska. Teraz jest dotąd. To tak dotąd wleje. I tu jest łatwiej, bo ten kapsel można wysunąć. Dzieje się, proszę pana, operacja. Rotujemy pacjenta. Teraz obleję cały silnik, jak w tym filmie z tą dziewczyną. Czekaj. I nagle tak mi zacznie ręka drżeć. Prawie nie trafiłem. Kurde, z samego rana nie powinienem tego robić. Jak tam, Karol, minęła ci noc? Nie. Chujowo? Nie spałeś? Nie. Co? Tak, ale to jest chujowo, że to ukażę. Może zła poduszka, albo bez poduszki spałeś. Ja jak mam złą poduszkę, to też tak jest. To już tak po ojcu mi zostało. Na święta poproszę o ładną poduszkę. Wygodną, nie dla Karola. To wiesz, to już był tak samo trójka. Na tyle to jest trochę... Dobra. A teraz to warto by było czymś wytrzeć. Czy ja mam chusteczki? Chyba mam. Weźmiesz to? Weźmiesz? Co? Co? Może być pożyczkowe Land Roverem jest? Co? A wczoraj widziałeś? Jadą w dwóch maseczkach tajniacy. Z plakietkami policyjnymi, tylko w samochodzie nieoznakowanym. Jo. Ja tak patrzę. Kurwa, moglibyście te maski zdjąć, przecież was z daleka widać. Co za barany. Ale nic, życie. Czy ja mam jakąś chusteczkę tutaj? Chyba wszystko wyrzuciłem do śmieci. Mam. Dobra, wytrzyjmy to trochę. Znalazłeś? Kurde. Thank you very much. Oskar ma wszystko w torbie. Nawet papier. Dobra. Zakręcone. Możemy jechać. Do McDonalda. Po kawę i tosta. Dzisiaj z rana. Zważało w środku. Karol lubi siedzieć obok mnie. Czuję to ciepło i tą energię, która ode mnie bije przez bluzę. Dobra, teraz mniej energii będzie biło. A nie narzekaj ty. Ja mam taki guzik specjalny. No, jak się zaczyna, to trzeba nacisnąć. Dobra, lecimy po kawę. Hej! Karol powiedział, że od wczoraj można jeść w środku w McDonaldzie. A my dawno już w McDonaldzie w środku nie byliśmy. Więc może chociaż uda nam się kawę wypić w środku. Ciekawy jestem. O, drzwi się otworzyły. O. Morning. Can we drink coffee inside? Great. Face masks. I have one. Okay, thank you. Here? Okay. To możemy usiąść. Okay.
No problem. On the phone or? Yeah, on the phone, my friend. Okay, great. No worries. We know how to do it. Table service is 524, my friend. At Thank the end of the order, then we're bringing a drink to your table. Thank you. Znaczy jak siedzimy przy tym, to nie możemy nosić kawy. Nie, to tylko było na wejście dla dziadka. Dziękuję. Dziad już zadowolony. A teraz pamiętasz, jak żeśmy to zamówienie robili, nie? Czyli ja nic w telefon nie wciskałem, tylko wziąłem to i poszedłem po prostu zamówić sobie jedzenie do maszyny. Ej, oni nie mogą wiedzieć, że tu jesteśmy, tylko nikomu nie mówcie, dobra? Może nas nie znajdą. Bo ja nie chcę tych vaccination, wiecie, tej z Anglii, bo oni dalej nie wiedzą, jak ją mają transportować i przechowywać. I z Karolem ogarnęliśmy, że w sumie to jak to będzie, że minus 80 stopni wstrzykną ci w organizm? Wiesz, to cię może zabić, nie uleczyć. Karol. Jeszcze mamy drugi temat, ale to później, w następnym odcinku. Na pewno będzie bolesne. Na pewno będzie bolesne. Bo pamiętasz dzieciństwa, jak mu igłę wbijali? Czekaj. No właśnie, chyba oszukałem i nie poszedłem. Nie? Nie poszedłeś? Powiedział mamie, że idzie. Miał 3 latka. I nie dotarł. Poszedł na wagary. Przyszedł i ukłuł się w ramię i powiedział: mamo, zrobili, zobacz. Zobacz, jak zrobili, zobacz. Yes. A on po prostu spadł z drzewa. Jest, mamo, jest. Dobra. Samochód otwarty. Pojedli, popili dzisiaj. I to w samym McDonaldzie. Byliśmy w środku, proszę państwa. Thank you. Dobra. Lecimy, bo jest 4 po, a babina już za nami czeka. Dalej pada lekko. Ale dzisiaj dobrą kawę piłem tutaj na miejscu. Latte z kremem i toffee. I nawet kanapkę żeśmy zjedli z bekonem. Z Oskarem. Że każdy miał swoją. Prawda? Oskar? Miałeś swoją kanapkę. Dobra. Lecimy do babiny. Daleko do niej nie mamy. Musimy zawrócić do tego ronda tutaj. Na miejscu zostawiłem. Let's go. Papier, słuchajcie, jesteśmy na miejscu przed zdjęciami finałowymi. Pokażę wam, jak to jeszcze dzisiaj wygląda. Babcia zdążyła sobie jeszcze obrazek powiesić. Jest bardzo szczęśliwa. Podłoga się uleżała, super przykleiła. Do końca już czuję, że ona leży. Listwy docisnęły. Zostaje mi silikon dookoła podłogi, dookoła kibelka, dookoła zlewu i dookoła podłogi tutaj. Zabieramy się szybko za to, bo ona się gdzieś śpieszy, my też się śpieszymy. Let's go! Dobra, robótka z rana dokończona. Jeszcze babcia nas prosiła, żebyśmy tutaj zamrażalkę wstawili, sobie wyobrażacie. Także wykorzystuje nas na potęgę. Silikony mamy porobione, jeszcze tylko mokre, gdzie indziej. Widzicie, zlew został ładnie obrobiony, już nie widać tej szpary dookoła. Ani przy szafce. Te panele, pamiętacie, były dodane, bo szafka była zniszczona przez wcześniejszą rurę, która leciała sobie tędy po ścianie i dopiero do maseratora. Teraz wygląda to dużo czyściej, schludniej, ponieważ rura została schowana w ścianie, tak jak powinna być. Oczywiście mogliśmy więcej tych rurek tam schować, na przykład jeżeli chodzi o dopływ do toalety, ale to nie było uzgodnione. Najbardziej zależało babci, abyśmy zrobili to. Więc to jest zrobione. Załatwione, słuchajcie, obrazek wisi, lusterko wisi, pomalowany dookoła. Jedyne, czego brakuje jeszcze, chłopaki, to jest ten wieszak, który tu odkręcałeś. Teraz mi się przypomniało. Także gdzie on jest? Oskar go za chwilę znajdzie. Aby to wszystko było zakończone, trzeba 2 śruby, wieszak i koniec. Teraz pytanie do Oskara, gdzie on to położył? Gdzie był? Tu był. I co? Chyba nie wyrzuciliście tego do kosza. Co? Ej, wieszak się znalazł. Ani Karol, ani Oskar, ani ja. Nikt tego nie wyrzucił. Po prostu babcia go rozkręciła na części i sobie go pomalowała na biało, więc nie przypominał już wieszaka, tylko przypominał jakąś zjebaną listewkę. To nawet nie jest ładne. To jest jakiś kawałek deski. Nawet nie oszlifowane. Pomalowała to na biało i powiedziała, że nie zdążyło to wyschnąć, więc nie zamontowaliśmy tego na koniec. Ale dobrze. Dobrze, że się znalazło ten kawałek deski. Ej, lecimy! Ku przygodzie!
Zobaczymy się za chwilę nad morzem. Hej! Aktualnie jesteśmy pod Tool Station, ponieważ przypomniało nam się w drodze i dobrze. Jakaś promocja lasera widzę jest. Za 99, zielony laser. Tarczę do metalu potrzebujemy. Może sobie kupimy od razu takie maski ochronne, ty. Takie na twarz. Będą nas chroniły i przed wirusem, i przed opyłkami. Co? Co wy na to? Zajebista sprawa. Ej, to dalej są 21 dni do świąt. Co to się wydarzy jeszcze? Słuchajcie, gdzie jest tarcza? To są w ogóle ładne stroje niebieskie. Ty, może coś takiego byśmy sobie kupili? Jak na stalowni. Słuchaj, pracujemy w metalurgii teraz, to może takie niebieskie stroje. Co wy na to? Ile to kosztuje? Chcesz taki, Oskar? Założyłbyś taki? A może ten? Ładny kolor. Co? A w ogóle ja myślę, że spodnie trzeba nam kupić i to i tej firmy właśnie, tylko nie wiem które. Musiałbyś mi podać swój wymiar. Ty masz 32 wysokości? No, czy 30? Jakie to? 32, 31 taką wysokości. A moje szerokości tu nie mają, bo się na 40? 41, no. 41, nie ma takiego rozmiaru. Są 42, 41, ale to musi zamówić u nich, że nie? Są. 40 jest tu największa. A ty masz 41? No, bo teraz mogę wejść. 40 wejdzie? No, nie wejdzie, no. Na pewno? Bo tu nie ma większego. My wiemy, tu właśnie mamy problem z tym. To nie jest problem, po prostu trzeba się wziąć za bieganie z szefem. Po prostu weź się, wybierz ze mną na siłownię. I spadnie ci na momencie, zobaczysz. Dobra, bo się zgubiłem na spodnie. I gumaki widzę jeszcze ładne. A tarcze? Coś jeszcze, majster, potrzebujemy? Jak tam do tego? Mhm. Tak, przypomnij sobie, weź. Gany mamy? Mamy. Tarcze, o patrz, ładnie się otworzyły. Oskar, nic ci nie wpada do głowy? Tarcze. Ja nie mogę. Tarcze są. Jakieś kołki? Kołki, nie bardziej. Kołki? Do tych półek? No. Nie, do półek to nie, bo nie wiem, czy półki od razu chcesz montować. A ja? Bo te kurwa stare półki, one były na kurwa te, na takie kołki kurwa stalowe, nie? Bo to kurwa w tych ścianach to kurwa do tych półek to nie będzie. To na kotwy chemiczne może zrobimy. Po prostu wiesz, przewiercisz. Później cyk, cyk, kotwa, kołek, zostawisz to na chwilę, nie? Kołki mamy. Co, do półek jeszcze wrócimy. To co, takie ściany, że tu się ukrytym na dziurę zrobić? Słabo, nie, bardzo słabo. Dobra, gdzie są kurde tarcze do metalu? Metal. Ale tu masz tylko 115, tu masz 230. Które lepiej? Flat metal, sliding disk. Który to będzie lepszy? Bo to jest do grainy, to nie, to. Nie? Do cięcia. Flat metal cutting disk. Też. To chyba to, to jest taki standard, nie? Z tego by wynikało. To są duże? Są duże, a tu masz paki. To jest w ogóle multipurpose, to nie chcę tego. Tu masz DeWalta. 115 czy 125 mamy grainera? Ktoś wie? 125 chyba. Jesteś pewny? Nie, wiesz, tam nie jest. A weź zobacz, jakie są te tarcze, które mamy w ogóle, jaka jest wielkość. To będziemy wiedzieć. Mi się wydaje, że 115. To jest taki standard, nie? To się wydaje, że 115 to są. Jaki jest standard? Nie to, żebym był budowlańcem i pytam was. Nie, 115 standard. I 230 jest duża. Ale lepiej się upewnić, bo mamy akurat właśnie grainera z DeWalta i jeżeli może być niewymiarówka, może być 125. Nie pamiętam właśnie. Werdykt. Pisze 115, tak? 115, super. Dobra, to wezmę pak tego i wezmę 230 tego. Tylko, że to już nie jest pak. Już paków dużych nie sprzedają. Ile tych dużych wziąć? 4? 4? Dobra, let's go. Karol dalej kombinuje. Kupiłem im po takim secie, żeby nie chodzili za sobą i nie szukali bitów. A Karol
mówi, że w domu się nie przelewa. Kurwa, weź i weź tu kurwa to napraw. To ma być w pracy użyte, nie w domu. Ja pierdzielę normalnie. Co za typ, nie? Dobra. Ej, lecimy, bo oni od 8 nas czekają. Hej. Dzień dobry wam wszystkim z powrotem. My tutaj w stacji RMF FM. Chcieliśmy zaprosić was do słuchania nowej piosenki o tytule Mamy problem! Mamy problem, ponieważ tutaj chłopacy naprawili podłogę szybkim klejem do płytek, co prawda wystarczy. Chodziło o podrównanie podłogi. Tutaj to samo zrobili i widzicie, że w miejscu, gdzie ktoś podłączył rurę sobie, wkuł tą rurę, tu i tu jest odpływ, który był do tego zlewu i dalej tu będzie, jest mokry. Co to może oznaczać? Może to oznaczać, że rura jest pęknięta. Może to oznaczać, że ktoś, kto wkuwał tą rurę, uszkodził membranę pod tym betonem. Więc opcji jest wiele. Najprawdopodobniej rura jest pęknięta, albo jeżeli ten sam hydraulik robił tą hydraulikę, która była tutaj wcześniej też robiona, to najprawdopodobniej jest to problem z rurą, ale tak czy siak trzeba to wykuć, żeby to zrobić. Pytanie do klienta, co chce z tym robić, czy zostawia, czy nie, bo jeżeli to zostawi, to ten winyl, który my tu położymy, może z czasem właśnie tutaj puchnąć i odpadać, więc jest małe ryzyko. Trochę posadzka jest mokra, ja tu widzę miejscami, to może być mokre z powodu akurat PVA, bo tutaj Karol lał PVA, ale tam na pewno jest mokre z powodu tego, że tu jest beton, końcówka i DPC jest dopiero nad tym, więc wszystko co jest poniżej może być mokre. Dlatego była ta płyta, która tutaj, wiesz co, zakrywała dużą przestrzeń, bo tu się wszystko ciągle odlepiało. Ja to tak myślę, ta sama historia tutaj. Tu może mniej tego widać, ale... Tak. To jest jakaś problem właśnie, tam jest problem z DPC. Słuchajcie, my jesteśmy tu od szukania problemów, od znajdywania ich i rozwiązywania, zaznaczam. Ale możemy tylko rozwiązać je w takim momencie, jeżeli klient chce je rozwiązać i ma na to pieniądze. My mówimy, co jest grane i jak możemy to zrobić. I on bierze odpowiedzialność za resztę spraw. W tym wypadku niestety ja przyjechałem tutaj zrobić swoją pracę. Jeżeli on chce zrobić jej więcej, automatycznie musi ponieść koszta. Nie jest to miła sytuacja dla klienta zazwyczaj, bo nie liczył się pewnie z wydatkami, a z drugiej strony musi być świadomy tego, co może się stać w przyszłości, bo ja o tym właśnie mu mówię, bo zakrywamy jakiś tam problem. Albo go naprawiamy, albo zakrywamy, więc odpowiedzialność należy do klienta. Chłopacy, kurwa, pojebany. Mówiłem, wyłącz prąd. Więc oni zabierają się za następny panel. Jesteś chory. Będziesz miał koronę. Także bierzemy się za panele, jak tylko chłopaki nie zrobią tą ścianę, ja będę mógł zająć się hydrauliką, a decyzja podłogi zostaje po stronie klienta. Ewentualnie można zrobić tak, że zostawiamy to co jest i smarujemy to taką membraną z firmy, która się nazywa Sika. Jeżeli to jest problem z membraną, jeżeli jest to problem z waste'em, no to ona nie pomoże, wiadomo, no bo ten przeciek będzie dalej istniał, jak tylko ktoś użyje zlew albo tą zmywarkę, która jest tam podłączona, no to będzie cały czas po prostu gniło, więc nie wiem. Muszą pomyśleć, muszą zdecydować, co robią dalej. Tyle w temacie. Coś jeszcze? Jest gaz? Jest kawa? Jest kawa. Let's go, hej! Kręciłem tą blachę, ale z tego wynika, że to na pewno jest dziurawe, ta rura. To jak to wygląda, jak to nie jest czyszczone, słuchajcie, tu jakiś potwór chodzi. Straszne, powiem wam. Straszne to miejsce jest, bo nikt tu mi chyba dawno nie czyścił wielu rzeczy. To nie jest nawet jakaś studzienka zbiorcza do... Ona powinna być taką, wiecie, studzienką inspekcyjną do oczyszczania. Mi się wydaje, to wygląda w ogóle pęknięte. Nie będę tego dotykał, kijem chyba ewentualnie. Zobaczmy skalę, jak to wygląda. Ja myślę, że tu jest po prostu rura pęknięta. No, także tak to dla mnie wygląda, nie? Dobra, idę mu to powiedzieć. Hej ho! Powiem wam szczerze, nie podoba mi się to, co tutaj znajduje, a szczególnie właśnie jeżeli chodzi o punkt czystości.
to jest zbiornik pełen śmieci. Okazuje się, że tutaj zbiornik jest taki i otwarty w ogóle był. Czyli jest dalej podłączony do kanalizacji, sobie wyobrażacie to? Ja pierdzielę. Jest podłączony do kanalizacji w tamtą stronę. Jest otwarty, cały czas jest otwarty, więc wynika to z tego, że tu śmierdzi non-stop kanalizacją, dlatego to tak właśnie waliło. Na kuchni śmierdzi kanalizacją, wyobrażacie to sobie? I ten zbiornik w porównaniu do tego, zobaczcie jaki on jest długi, tam niski, chciałbym powiedzieć, głęboki. A tu jaki jest zapchany, nie? To jest 21 days till Christmas. Masz coś do powiedzenia? Jesteś chory. On jest chory psychicznie. Ja zawsze marzyłem, żeby stworzyć taki team budowlany z chorych psychicznie ludzi. Z jakimiś wadami mózgu. Na budowie nikt nie pracuje. Nie. Teraz to ucieka. Ja pierdolę. Wyobraźcie sobie. Jeden z padaczką, drugi z Aspergerem. Trzeci brak mózgu. Nara. To jest templa własnej roboty, to jest narzędzie numer 2. Narzędzie numer 1 jest to, do dobijania płyt. To jest narzędzie numer 2, do wycinania dziurek na kable na przykład. Zademonstrujemy wam, jak to działa. Zaznaczacie miejsce docelowe, stawiacie, trzymacie nogą, bierzecie diament lub inne tworzywo, które macie pod ręką, pod rękiem, pod ręką. Oskar, trzymaj, jesteś operatorem kamery teraz. Ile z tego wyjdzie? Dobra, stoję, proszę Państwa. Przepraszam bardzo, to się wytnie, znaczy to się zatuszuje jakimś klejem, kurwa. Ale widzieliście temple? Także narzędzie numer 2 sprawdzone. Zapraszamy do sklepu. Chwila prawdy, młotek mam, makitę zaraz odpalam. Zobaczymy co tu się dzieje. Co? Muszę to podkuć, zanim pojadę do sklepu, całą listę już zrobiłem, więc let's go, let's go. Hej, słuchajcie. Uwielbiam te tematy. Jak widzicie, zaczęliśmy rurę odkopywać. Okazało się po pierwsze, że poziom tej rury jest w ogóle ze spadkiem w tamtą stronę, a nie tutaj. Tu był kielich uszkodzony. Do tego wszystkiego znalazłem już, gdzie jest przeciek. Zobaczcie, tu jest pełno wody. Czyli gdzieś tam pewnie rura od spodu, albo jeszcze gdzieś w tą stronę jest pęknięta, ale to za chwilę wszystko odkryjemy. Jestem już blisko rozwiązania zagadki. Dobra, chwila prawdy. Musiałem baterię zmienić. Słuchajcie, odkopałem tą rurę. Tam koleś popełnił kilka błędów, które robił ten Waze. Teraz czegoś źle ustawił, on jest wygięty w ogóle, taki trochę w banana, jak widzicie. Może to też przez to, że był gdzieś tu przeciek. Za chwilę zobaczymy dlaczego.
Podsypał to piaskiem, to jest na pewno też źle, bo ustawiał sobie ją pewnie do poziomu, ale tak ustawił, że chyba poziomicę miał odwrotną. Zobaczmy, co tu się wydarzyło. Podnieśmy tą rurę. No i co? Jest uszkodzona, patrz. Cała jest, patrz. Pękła wzdłuż. Już wiemy dlaczego. Nic nie było widać. A zobaczcie, co się dzieje. Ona tu po prostu pękła. Ktoś się tu złamał. Przez to, że wiecie, tu nie było betonu, był piasek. Jest tutaj miejsce, gdzie się chodzi najwięcej. Bo to jest jedna część restauracji i kuchnia, druga część restauracji, więc nacisk tu powstawał non-stop. Piasek się ugniótł, rura pękła. Dziękuję, do widzenia. Doktor Rafał zdiagnozował chorobę, a teraz trzeba to naprawić i poinformować klienta. Hej! Co ty tu robisz, Karol? Karol rysuje kreski. Karol? Pokaż, jak się rysuje kreskę. Uwaga, przykładam. Czekaj, ja. Trzymajcie się, bo to będzie szybka akcja. Ja pierdol! No mówiłem wam. Dobra, lecę na zakupy. Słuchajcie, litania zrobiona. Znaczy litania. Lista zrobiona z hydrauliką. Mamy tego trochę, nie wiem ile tego to będzie pieniążków kosztowało. Ale będzie trzeba trochę wydać. Klient co prawda zwróci mi za rachunek, to nie jest problem. Dodatków to on ma już sporo. Żeśmy oryginalnie mieli tylko zrobić panele i położyć podłogę, a tu tak, półki, a tu dodatkowy zlew, a tu problem z hydrauliką, który chciał od razu rozwiązać, a tutaj jeszcze ten waste, który został znaleziony tak naprawdę przez przypadek, bo wczoraj chłopacy posmarowali to klejem, żeby podrównać pod podłogę i się okazało, że ten klej nie wysechł, więc domyśliłem się od razu, że coś jest problem, albo z membraną, albo z tym waste'em i się okazało, że miałem rację. Jestem zajebisty. Także też teraz następny koszt dla klienta, bo raz, że trzeba było to odkopać, dwa, teraz wymienić rurę, trzy, zalać to. Niby proste, ale wszystko kosztuje pieniądze, no i czasu mamy mało, więc ja jadę teraz po zakupy i tyle w temacie. Poza tym muszę wam powiedzieć, bo mam mały problem z tą robotą w Portsmouth. Nie wiem dlaczego, jak to się tamtąd wydarzyło. Rafał, kurde gościu, jak ty biegniesz? Śmiesznie. Nie wiem dlaczego ostatniego paymentu nie chcą nam zrobić. Nie mam takie dziwne myśli, ale na razie jesteśmy co? Od wtorku, czyli dwa dni po robocie. Oni przestali już odbierać telefon wczoraj. Napisałem pierwszego dnia, już po zakończeniu wieczorem, do nich maila odnośnie tam, wiecie, feedbacka i tak dalej, więc zostawiłem im ostatnie moje dane, też nie mam odpowiedzi. Wczoraj próbowałem się do niego dodzwonić dwa razy, raz o 9, drugi raz koło 3, nie odebrał telefonu i do mnie nie oddzwonił. Co ja mam sobie myśleć teraz? Wisi nam trochę pieniędzy. W sumie to Rafałowi wisi pieniądze, no ale też nie mogę tego tak zostawić, bo jest to moja praca i mój klient. Więc obiecałem Rafałowi, że mu zapłacę, a sam będę z nimi walczył. Jeszcze nie wiem, jak to się wszystko teraz skończy. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Mam nadzieję, że to po prostu jest jakaś głupota z ich strony i nie wiem. Nie wiem. Czymś to usprawiedliwią, tak? Bo powinni zrobić płatność od razu we wtorek, czego nie zrobili, tak przynajmniej była rozmowa, jak się z nimi rozstawałem. I jakoś jakimś cudem się to nie stało, więc zaczynamy się trochę denerwować. Abyśmy się nie denerwowali wszyscy, to mówię, zapłaciłem teraz właśnie przed chwilą tak naprawdę Rafałowi po rozmowie i stwierdziłem, że ja sobie jeszcze poczekam. W najgorszym wypadku będę musiał się do nich wybrać jutro i dowiedzieć, co jest grane, dlaczego tak, przecież było dobrze, byliście zadowoleni i tak dalej. Gdybyście mieli jakieś problemy finansowe, powinniście mnie poinformować i wytłumaczyć, żebym poczekał albo cokolwiek, ale nie odbieranie telefonu nie działa na korzyść, wiecie, o co chodzi. I taki głupi zgrzyt się robi, proszę Państwa. No ale nic, mam nadzieję, że to się jakoś ogarnie szybko i
tyle w temacie. Ja jadę po zakupy do Screwfixa chyba wolę, bo tam mają lepszą plamerkę i więcej tego zawsze trzymają na stoku. Ceny też mają chyba lepsze, z tego wiem. Zdecydowaliśmy, że robimy wszystko w miedzi, więc jadę po miedź i po plastik. Zobaczymy się za chwilę. Hej! Słuchajcie, mam listę. Wyobraźcie sobie, ile tego jest. Jedna kartka, druga kartka. Musiałem poświęcić chwilę na to, żeby to wszystko spisać z katalogu, więc jestem przy Screwfixie. Pada jak cholera. Muszę to gdzieś schować, żeby się nie rozmokło teraz. Pod bluzkę i lecę złożyć zamówienie. Oby się szybko to zrealizowało. Hej! Dobra, zamówienie złożone, słuchajcie. Wszystko mam, oprócz dwóch rurek chyba i chyba wszystko. Reszta mi tam zamieniła jakieś łączki 15 na jakąś inną firmę. W sumie wydałem 400, słuchajcie, na jakieś pierdoły. I tak niedużo, chyba mi się wydaje. Będzie musiał to pokryć klient. Także ten rachunek to wzrasta i wzrasta, proszę Państwa. No ale nic, najważniejsze, że mamy, że możemy pracować dalej. I tyle w temacie. Wracam do sklepu odebrać wszystkie rzeczy. Hej ho! Do pracy byś się szło. No jeszcze tylko musiałem się cofnąć po butlę. Bo butlę mam jedną i nie wiem, w jakim ona jest stanie. Czy tam jest dużo gazu. Więc lecimy, słuchajcie, na Szczecin. Teraz jeszcze tylko do Travisa. I tyle w temacie. Jedziemy, kurde, muszę jechać do Travisa po piasek i cement. Nie wiem tylko, czy mi wystarczą te trzy worki piasku. Tak szczerze. Bo jeżeli u babki na ten dołek mi wyszło, to tak wygląda malutko, ale tam jest dosyć spora dziura. Mi się wydaje, że dwa razy tyle wezmę, czyli dwa worki cementu i sześć worków piasku. Chyba tak. Spróbujmy. Hej! Dobra, jestem na Travisie, pada cały czas, nic się nie zmieniło. Ja muszę zapakować... O Jezusicku! Czemu teraz? Nie mogłoby padać tylko kiedy jestem w aucie, czy musi padać cały czas? Powiedzcie. Co? Dobra, więc robimy sobie tutaj folder na kamerę. Tu muszę przesunąć to trochę. Myślę, że trzy worki piasku i jeden cement to może być stosunkowo za mało. Więc wezmę sobie dwa razy tyle, w razie czego możemy to zawsze albo zeskładować, albo nie wiem, albo oddać. Cement, który mam tutaj, to jest zapakowany w worku foliowym, więc nie powinno być z nim problemu. Zabieram się za ładowanie. Hej! Dobra. Już mamy załadowane, zobaczcie jak to szybko w internecie, w filmie, wszystko się dzieje. Dobra, jestem tu sam. Zobaczcie, nikogo nie ma. Tak wygląda Travis w środku. Zazwyczaj tu mnie obsługuje ktoś, ale teraz nikogo nie ma, bo sobie poszli właśnie. I'm talking to myself. I'm sorry, I didn't see you. I'm an idiot. Jednak ktoś tam jest przy biurku. I'm not alone. So let's make a payment. I mam nowego subskrybenta. Właśnie tak to wyszło przypadkiem. Całą się za biurkiem. Ja pierdzielę. A ja tu kręcę. Ale nie miał nic przeciwko. Się śmiał tu ze mnie. Co on pierdoli do tej kamery? Po jakiemu on tutaj gada? Masakra, ale wracam do chłopaków, hej! Mówię do tego właśnie.
właściciela, jak tutaj przyszedłem, że ten kierowca, co był przed chwilą, uderzył najpierw w moje auto, później w twoje i mówię, zatrzymaj się, bo co tutaj odpieprzasz, nie? I zatrzymał się i czeka, i on teraz wyszedł, pobiegł sprawić, co się odjebało, a ja mu kit wciskam. Chłopcy sobie zrobili przerwę, a my mamy już te panele tutaj z przodu zrobione. Jak sobie doskną jutro, to będę mógł zająć się hydrauliką, którą mamy na miejscu. Dzisiaj do końca dnia zrobią na pewno mi te dwa panele i będziemy mogli zalać ten beton. Także więcej na pewno dzisiaj już zrobić, tu nie zrobimy. Tyle w temacie. Jeżeli chodzi o hydraulikę, to wolałbym poświęcić jej dzień jutro. Bo i tak nie zacznę tutaj. Słabo by było z tym zaczęciem. Jak będę miał już te panele zrobione, wtedy będziemy mogli zająć się tylko czysto hydrauliką. To tyle w temacie na tą chwilę. Kawę dostaliśmy, słuchajcie. Nie ma jedzenia, bo kuchnia jest zamknięta. Może jutro dostaniemy coś do żarcia. Mnie zbanują stąd. O czwartej musimy stąd wypad robić, ja jadę jeszcze na wycenę, także słuchajcie, update jest taki, że mamy tutaj panele porobione, te dwa panele właśnie doszły. Rury niestety nie zrobię, bo jestem debilem i nie wziąłem, nie sprawdziłem tego boksa, którego dostałem ze Screwfixa, a tam nie ma łączki do 50. Więc jedna mi starczy gdzieś tutaj, gdzie drabina się kończy i ten metr muszę połączyć, ale nie mam czym. Chyba, że użymy gaffa tape. Nie, żartuję. Nie robimy takich rzeczy. Także niestety zalejemy to dopiero jutro. Co to oznacza, że nie wiemy, co z tą podłogą będzie jutro. Na pewno mam cały dzień zajęcia, jeżeli chodzi o hydraulikę. Zmykamy, słuchajcie, trzymajcie się i odliczajcie. Czy macie coś do powiedzenia, chłopaki? Jutro piąty! Dobrze, to na razie. Hej! Jeszcze pobiegnę dla was tutaj specjalnie, aby wam pokazać, jak tu jest ładnie. Bo padało cały dzień, a teraz zobaczcie, co tu się wydarzyło. No to jest teatr, słuchajcie. To jest niesamowite tutaj przedstawienie na niebie. Te chmury. Widzę, że rozwiewa wiatr gdzieś tam wysoko. Ostro. A tam już idzie noc. Powoli, zobaczcie. Ostro, co? Dobra. To na tyle, słuchajcie. Także wracam do auta, bo się śpieszę na wycenę i jestem już 5 minut spóźniony. Jak ja uwielbiam być spóźniony. Na razie, hej.